tu Agata. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam trochę Barcelony. Na początek kultowa Sagrada Familia Gaudiego. Oczywiście nadal w budowie. Zakończenie prac jest ponoć planowane na rok 2026. Ciekawe, czy się uda. Dalej idziemy do Casa Batlló, kamienicy, którą także zaprojektował Gaudi. Jak widać, podczas wizyty niestety nie mieliśmy ładnej pogody. W słońcu to wszystko wygląda dużo lepiej, a cała elewacja kolorowo mieni się w słońcu. Nieco dalej Casa Mila, inny projekt Gaudiego. Nieco mniej spektakularny, ale na pewno warty zobaczenia. Teraz La Boqueria, jeden z wielu mercados w Barcelonie, zdecydowanie najpopularniejszy, bo też zlokalizowany przy samej La Rambla, czyli najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta. I to chyba najbardziej kolorowe miejsce w całym mieście. Możemy tu kupić świeże owoce, warzywa, przyprawy, słodycze, ryby, owoce morza, mięso. Naprawdę tego jest tutaj mnóstwo. Wracamy na La Rambla i tutaj muszę zacytować mój przewodnik po Barcelonie, ponieważ nazwa Rambla wywodzi się od słowa arabskiego Ramla, co oznacza piasek. Przez środek obecnego długiego bulwaru płynęła wysychająca okresowo rzeka z piaszczystym dnem, której koryto wyznaczyło kiedyś bieg traktu. Od Rambla ukuto termin Ramblejar, co znaczy przechadzać się po Rambli tam i z powrotem. La Ramblą docieramy aż do pomnika Krzysztofa Kolumba, który znajduje się niedaleko dzielnicy portowej. Czas na Parque de la Ciudadela, czyli największy zielony obszar centrum Barcelony. Naprawdę przepiękny park, gdzie można spotkać nawet papugę. Zobaczcie, tutaj mamy taką bardzo sympatyczną koleżankę. Naprawdę w tym parku możemy nacieszyć oko zielenią. W tym samym parku znajduje się też siedziba katalońskiego parlamentu, także mają bardzo sympatyczne otoczenie. Dawniej wejściem do tego parku był łuk triumfalny, czyli Arco de Triunfo. Kolejnym miejscem, które udało mi się zobaczyć podczas tego wyjazdu, była Fuente Mágica de Montjuïc, czyli magiczna fontanna na wzgórzu Montjuïc, która dużo lepiej prezentuje się wieczorową porą. Można wtedy zobaczyć naprawdę przepiękny spektakl i oczywiście tutaj przepiękny widok z samego wzgórza na całą Barcelonę. Ostatnim miejscem, które udało mi się zwiedzić podczas tej wizyty, był Parque Güell, który także zaprojektował Gaudi, jak większość rzeczy chyba w Barcelonie. I tutaj mamy tak naprawdę dwie opcje. Możemy wybrać się do płatnej części parku, do której wstęp kosztuje 7 euro.
Możemy też wybrać się do bezpłatnej części parku, z której możemy podziwiać widok na całą Barcelonę. Tutaj też w tle widać tą najdłuższą ławkę świata, na której wszyscy sobie robią zawsze zdjęcia. Oczywiście ja miałam pecha i ona była w remoncie, także tutaj się ją nie nacieszyłam. No i na koniec La Barceloneta, czyli dzielnica nad morzem z piękną plażą. Ja niestety nie miałam możliwości akurat tym razem zwiedzić wszystkich atrakcji Barcelony, tego jest dużo więcej. Na pewno trzeba wspomnieć o Barri Gothique, czyli dzielnicy gotyckiej, katedrze La Seu. Mogłam Wam pokazać jedynie taki mały ułamek tego. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w kolejnym filmiku. Hasta luego! W tym odcinku pokażę Wam trochę Barcelony.